Znowu. Zapiłem święta. Znowu spadła mi cała masa mięśniowa. Według naukowców z Uniwersytetu w Ohio, 1 gram alkoholu etylowego rozpuszcza 1 gram komórek mięśniowych. Widzicie, ile musiałem wypić, żeby spadło ze mnie tyle, że zacząłem łapać się na skalę wagi łazienkowej. Kiedyś ważyłem się na takiej dla prosiaków, a teraz znowu spadłem poniżej 130. Widzicie, jak dużo musiałem wypić, żeby takie spadki mnie dopadły. No ale na szczęście, z pomocą dla wszystkich kulturystów przyszedł Joe Weider i stworzył zasady treningowe. Jedną z tych zasad jest zasada pamięci mięśniowej. I dzięki tej pamięci, dzięki temu, że patrzę na swoje stare zdjęcie, kiedy byłem ogromnym chłopem, moje mięśnie przypomną sobie wszystko. Znowu będą ogromne i ja znowu będę ogromnym chłopem. Znowu jestem ogromny, jak kiedyś. Pamięć mięśniowa wróciła. Mówiłem, że Joe Weider nie kłamie. Dobra, teraz idę tam na park street workoutu, bo widzę, że jakieś małpiszony skaczą po rurach zamiast po drzewach. Idę ich pogonić. O kurde, trener padł! Ej, małpiszony! Naraz stąd, wypierdalać! Ostatni raz chyba widzę! Siema! Mówi trener Paweł. W dzisiejszym odcinku powiem wam, dlaczego wszystkie koksy są trochę głupsi niż normalni ludzie. Otóż wynika to z prostej zależności, że nie da się nasz organizm nie jest w stanie jednorazowo dotlenić równocześnie mózgu i mięśni. I trzeba wybrać. Albo jesteś inteligentem w okularach, albo ogromnym chłopem, którego wszyscy się boją. Miałem kiedyś takiego kolegę. Był inteligentny, ale chudy. Nosił okulary. Co z tego, że miał same szóstki i dobrą pracę. Jak lalysy się z niego śmiały, nic nie wyrywał i miał ksywę zając. Tak jak ten, chłopaki nie płaczą. Naukowcy z Uniwersytetu w Ohio odkryli, że w naszych mięśniach też znajdują się szare komórki. Oczywiście jest ich mniej niż w mózgu. Wszystko to zostało zrobione po to, żeby koksy też miały jakieś tam resztki rozumu i żeby na bramce mogli rozpoznać, czy tego wpuścić, czy tego nie wpuścić. Jeżeli wybraliście drogę mięśniową, a nie mózgową, to pamiętajcie, że całe życie musicie być na cyklu sterydowym. Ponieważ jeżeli spadną wasze mięśnie, to obumierają te resztki szarych komórek. I zgłupiejecie totalnie. Jak wcześniej wspominałem o pamięci mięśniowej i patrzyłem na swoje zdjęcie, to koksy bardzo często, aby poprawić sobie pamięć mięśniową, wstrzykują sobie leki na Alzheimera razem z testosteronem. Bo tak samo jak leki na Alzheimera poprawiają pamięć, tak samo poprawiają też pamięć mięśniową. I szybciej wrócimy do formy. Dobra, małpy, schodź stamtąd, pogadamy. Bo cepa zaraz zajebie. Ty, spadam. Dobra. A propos teraz, widzę, że ćwiczycie sobie w zimę, tak? Jest to moim zdaniem bardzo dobra metoda, ponieważ nasze mięśnie są stworzone głównie z wody i przez to nasze komórki mięśniowe, woda w nich zamarza i mięśnie robią się dużo twardziejsze, tak? I chciałbym teraz powiedzieć też o oleju kokosowym, że jest
W ogóle lepiej wstrzykiwać sobie olej kokosowy w mięsie niż syntol. Syntol to jest w ogóle jakaś głupota. Mięsie są miękkie, rozlane, a olej kokosowy, kiedy jest ciepło, możemy sobie go ładnie uformować. Później, kiedy nam zastyga, mięsie są już twarde, a nie tak jak w przypadku syntolu, jakieś obwisłe. Jeżeli już jesteśmy przy oleju kokosowym, chciałem powiedzieć o Mauriciu. Gdzie jest w ogóle Mauricz? Co z nim jest? Widział go ktoś? Stworzył najpierw jakiś science fiction z tej dietetyki i kulturystyki, a później UFO go porwało. Wydaje mi się, że Mauricz zaczął pracować gdzieś w Unii Europejskiej razem z Robertem Piotrkowiczem. Są w mafiach olejowych, zakazali dla Polski wydobycia węgla, wszystko przez to, żeby nie było w Polsce tanich węglowodanów i żeby chodziły same chude szczury, chcą osłabić nas i właśnie banują węglowodany po to, żebyśmy wszyscy chodzili chudzi. To wszystko na dziś. Pozdrawiam, wasz trener personalny Paweł, specjalista z zakresu dietetyki, treningu siłowego i użytku sterydów. Pozdrow.